Proszę Państwa, teraz Kościół katolicki będzie zastanawiał się, czy te dzieci to warto mieć, czy te dzieci mieć, czy tych dzieci nie mieć, bo jeżeli oni by chcieli głosić Słowo Boże, no to dzieci przeszkadzają siłą rzeczy. Temat jest jasny, proszę Państwa, że wiadomo, że jeżeli jest poświęcenie, to jeżeli jest poświęcenie, to są rzezańcy, tak zwani rzezańcy, ludzie żyjący dla Królestwa Bożego. Tak, świadkowie Jehowy to dobrze rozumieją. Przecież nie muszą się żenić, nie muszą za mąż wychodzić. Gdy nadaje Radio Concita, to FM Euro Concita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Także proszę być z nami, gdy nadaje nasze radio, to FM Euro Concita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Podczytujemy tutaj co nieco na temat Lady Gaga, niesamowita artystka i rzeczywiście, że gdy na scenie występuje, to musi być teatralność. No jak człowiek coś reprezentuje, coś chce pokazać, no to wiadomo, że musi być teatralność, że musi być święto, że występ jest świętem. I kiedybyśmy chcieli jasno określić, sprecyzować... Tutaj na temat rodzenia dzieci. Oczywiście, że jeżeli byśmy głosili Ewangelię o Królestwie Bożym, to jest najbardziej zaszczytne zadanie pod słońcem. Ja 20 parę lat temu to głoszę Ewangelię o Królestwie Bożym od drzwi do drzwi i też prowadzimy studia biblijne. Raz tam było u mnie 12-13 studiów biblijnych, jak nie więcej. Miesięczne sprawozdanie. Bóg, stwarzając każdego człowieka z osobna, stwarzając mężczyznę, stwarzając kobietę, zaprasza do szczególnej relacji ze sobą. I tutaj coś, co... Bielecki dzwonił, trzeba odeszlać. To właśnie kwestia Bóg jako stwórca i człowiek jako stworzenie. Bóg jako stwórca, taki wspaniały artysta, malarz, stwarzając człowieka, no dobrze, ale jest marzenie można byłoby zdefiniować. Tak, to szczęście ma zacząć realizować się na ziemi, ale później swoje dopełnienie ma mieć w tym życiu spokojnie. Właśnie ten początek, kiedy Bóg stwarzając człowieka, ale on w ogóle stwarza nie mówi, na swój obraz i swoje podobieństwo. Kiedy weźmiemy Księgę Rodzaju, tam bardzo wyraźnie to widzimy, że Bóg stwarza całe życie, stwarza po kolei i zwierzęta, różne królestwa, które tak naprawdę nogi sobie nadwerężyć, a wrzuł będzie taki, jak jeszcze taka kurwa. Tak naprawdę nie odpowiada osobie mężczyzny, pierwszego człowieka. I później jest ten moment, kiedy rzeczywiście Bóg jako stwórca stwarza właśnie kobiety. Kobiety jako tą, która w sposób najbardziej odpowiedni staje się towarzyszką życia mężczyzny. I tutaj ten zachwyt ze strony Adama, ta dopiero jest kością z mojej kości i ciałem z mojego ciała. Czyli w teologii mówimy o takim pierwotnym doświadczeniu samotności pierwszego człowieka, że praktycznie cudowny świat stworzony przez Pana Boga, ale Adam w tym świecie nie jest do końca Adamem. On odczuwa jakiś brak.
on rzeczywiście potrzebuje kogoś na swoją miarę. I właśnie tą osobą jest kobieta. Zwróćmy jeszcze uwagę tutaj, jak gdyby zarysowując cały ten wymiar stwórczy człowieka, który jest niezwykle ważny później w całym tym zapraszaniu przez Boga człowieka do współpracy, że właśnie kobieta, ona nie jest jakimś takim modelem poczynionym na wzór mężczyzny. Gdzie to widzimy? Kiedy rzeczywiście spoglądamy na zachwyt Adama, Ewą, widać, że właśnie kobieta pozwala mężczyźnie, tak to dokonuje się w małżeństwie, właśnie zachwycać się. To znaczy prowadzi do tego, że rzeczywiście człowiek w tym zachwycie przyjmuje tą kobietę jako dar i również chce właśnie stać się darem i nawzajem. Ta relacja, która później dokonuje się w małżeństwie. Czyli tutaj te początki są niezwykle ważne, dlatego że pokazują nam, że mężczyzna w pewien sposób odradza się w kobiecie i to odradzanie, to stwarzanie na nowo dokonuje się przez całe życie tej komunii małżeńskiej i tak samo kobieta właśnie odradza się w mężczyźnie. I to jest, myślę, tutaj niezwykle istotne, dlatego że tutaj możemy uchwycić ten wymiar miłości małżeńskiej. Coś, co później za Janem Pawłem nazwiemy tą logiką daru. I kiedy patrzymy właśnie na relację małżeńską z tej perspektywy, to widzimy, że no właśnie, bycie współpracownikiem Pana Boga to nie jest tylko jakaś taka prosta realizacja projektu, że Pan Bóg założył sobie, że rzeczywiście na świecie chce mieć wielu wyznawców. W tym momencie małżonkowie obarczeni są taką odpowiedzialnością i rzeczywiście muszą temu zadaniu jakoś sprostać. To znaczy nie chodzi o produkcję. Dokładnie. Dokładnie dziecko i to widzimy rzeczywiście, co jest owocem tej współpracy. Dziecko rozumiane jako dar. Nigdy jako właśnie ktoś, kto mi się należy. Ktoś, kogo ja stwarzam. Stwórcą człowieka i to, myślę, trzeba bardzo jasno podkreślić, jest Bóg. Małżonkowie jako rodzice stają się współpracownikami, to znaczy właśnie ich wzajemna więź, ich miłość jest niezwykle istotna, dlatego że Bóg wybiera, zaprasza ich do współpracy, ale tym autorem życia, myślę, trzeba to bardzo jasno dzisiaj podkreślić, jest Pan Bóg od samego początku do samego końca. I stąd święty Jan Paweł II bardzo jasno tą kwestię precyzuje w encyklice Evangelium Vitae, że ludzkie życie jest święte od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. I dlatego to jest w tym momencie takie ważne, te wszystkie pomysły, że no jesteśmy niepłodni, no nie wiadomo dlaczego, a może właściwie nie warto zajmować się leczeniem niepłodności, tylko możemy sobie dziecko zafundować w firmie, prawda, typu bardziej weterynaryjnego niż ludzkiego, bo przecież człowiek potrafi wszystko. A tymczasem bywa tak, że małżonkowie nie są obdarzeni dzieckiem. Bywają takie sytuacje. Dokładnie. Ja też jako duszpasterz rodziny zawsze, kiedy podejmuje się ten temat, jestem bardzo, bardzo ostrożny w osądach, bardzo, jakby to powiedzieć, otwarty na tych ludzi. Często to jest dramat. Często to jest coś, co rzeczywiście oni głęboko przeżywają. Właśnie niepłodność. Ale to, co Pan bardzo jasno wskazał, że in vitro, czy jakakolwiek procedura, która no właśnie jest tak naprawdę wbrew człowiekowi, nie rozwiązuje tego dramatu. Co więcej, pogłębia, dlatego że z jednej strony na dziecko okazuje nam
spojrzeć jako na wrogów, ale z drugiej strony również zawęża ten sposób rozumienia życia małżeńskiego, relacji małżeńskiej. I to się okazuje, że w wielu sytuacjach to właśnie to dziecko, które się rodzi wówczas, no ono w jakiś sposób też stwarza dla rodziców no kolejny jakiś dramat, kolejny ból, z tego względu, że to właśnie cała ta procedura właśnie zatacza coraz szersze kręgi, że tutaj cała kwestia tych embrionów nadliczbowych, no właśnie, każde rozwiązanie tak naprawdę później jest złe, dlatego że co to jest tutaj niezwykle istotne, że... Przepraszam, ksiądz mówi prawdę, embrionów nadliczbowych, bo to jest nomenklatura naukowa stosowana w medycynie, ale chodzi o to, że to jest rodzeństwo. Rodzeństwo tego dziecka, które akurat w tym momencie się w pełni rozwija i to rodzeństwo ginie. Tak, jeżeli chodzi o dziecko, no to szereg braciszków, siostrzyczek musi zginąć. Dokładnie, bo z punktu widzenia moralnego nie ma tak naprawdę później dobrych rozwiązań. Stąd też myślę ten głos papieża Pawła VI zawarty w encyklice Humanae Vitae. Ja też nie zgadzam się z takim ujęciem, że encyklika Humanae Vitae jest dokumentem, który dotyka problemu antykoncepcji. Oczywiście daje odpowiedź i daje bardzo jasno wykładnię, że każda, jakakolwiek forma antykoncepcji jest złem. Ale kiedy przyjrzymy się głębiej temu dokumentowi, widać, że no to jest dokument o miłości małżeńskiej. Popatrzmy, wiele w tym dokumencie papież Paweł VI mówi o właśnie tej relacji, jaką jest miłość małżeńska, mówi, jaką ta miłość małżeńska ma być, mówi o jej cechach, mówi o jej przymiotach. Czyli właśnie zwraca szczególną uwagę na osobę małżonków. I myślę, w tym wyraża się to, na co zwróciłem uwagę na samym początku. Małżonków jako wolni i odpowiedzialni współpracownicy Pana Boga. Na co bym jeszcze zwrócił uwagę, że właśnie to doświadczenie, na początku to pytanie dotyczące historii encykliki Humanae Vitae, tutaj decydujący wkład w przygotowanie, później w recepcję tej encykliki miał kardynał Karol Wojtyła ze swoimi współpracownikami, ze środowiskiem krakowskim. Na co on zwrócił uwagę, że właśnie ludzkie ciało, cały ten aspekt biologiczny związany z prokreacją, on jest częścią ludzkiej osoby. To znaczy z punktu widzenia takiego precyzyjnego spojrzenia na wymiar prokreacji, kwestia właśnie okresu płodnego, niepłodnego w życiu kobiety, co to pokazuje, że rzeczywiście to nie jest czymś, co jest obok osoby, obok kobiety, małżonki, ale to jest część jej tożsamości. I tutaj tak naprawdę zakwestionowanie poprzez antykoncepcję płodności kobiety jest zakwestionowanie jej osoby. Jest jasne powiedzenie, ja nie chcę Cię przyjąć jako dar. Jest w Tobie coś, na co ja się zamykam. I stąd widzimy, dlaczego właśnie ta antykoncepcja szeroko pojęta jest takim złem, dlatego że wprowadza właśnie w ten język miłości małżeńskiej fałsz. Mariusz mówi, kocham Cię, jesteś taka piękna, wspaniała, masz taką wspaniałą figurę, a włosy, a Twoje usta, a twarz, a nogi. Całą siebie kocham, no tak, właściwie to nie całą, bo Twojej płodności ja nie chcę znać. Chcę się przed nią zabezpieczyć, albo Ty się zabezpieczyć.
przed godności Twojej ja nie chcę znać. No to wykluczenie istotnej cechy, która została nam dana, której nie można wyłącznikiem wyłączyć, no bo wyłącza się część człowieka. No to jest nieprzyjęcie człowieka w całości, to już jest kwestionowanie naszej relacji miłości. No bo jak ja Ciebie kocham? No będziesz miała złamaną nogę, to już się nie będę kochał, bo masz złamaną nogę, czy krzywy nos, no to dlatego Ciebie nie kocham, bo masz krzywy nos, bo się przewróciłaś i złamałaś, tak? Powstał taki dokument w kontekście pracy nad encykliką Humane Vitae, nazywa się on Memoriam z Krakowa. Tam wraz z Wojtyłą w redakcji tego dokumentu uczestniczyło szereg wspaniałych osób, m.in. ojciec Karol Meissner, następnie ksiądz Jerzy Wajda, ówczesny ksiądz Stanisław Smoleński, później biskup pomocniczy diecezji krakowskiej. Co w tym dokumencie wybrzmiało? Że dzisiaj współczesny człowiek ma problem z określeniem, czym tak naprawdę jest miłość. Miłością często nazywa się coś, co nigdy za miłość uznane być nie może. Ja zawsze kieruję się taką dosyć jednoznaczną, piękną definicją miłości, którą kiedyś poznałem w języku włoskim. Ti voglio tanto bene, czyli miłość rozumiana jako chęć. Ti voglio tanto bene, czyli chcę bardzo Twojego dobra. Czyli miłość zawsze jest troską o dobro drugich osób. I myślę, że mówimy o tym, właśnie, w czym wyraża się dobro drugiej osoby. Ono zawsze domaga się prawdy. I tutaj, mówiąc o małżonkach, o współpracownikach Boga Stwórcy, musimy powiedzieć, że Pan Bóg powierza każdemu człowiekowi do realizacji swojego człowieczeństwa prawdę. To znaczy, jest prawda o moim ciele, jest prawda o mojej seksualności. I tak naprawdę, kiedy rzeczywiście chcemy w sposób pełny ująć to dobro drugiego człowieka, musimy poznać prawdę o nim. Co jest wyznacznikiem prawdy w człowieku? Jego natura. Natura, która jest właśnie częścią osoby. I tutaj kwestia cielesności. Wtedy kwestia dotycząca sposobów rozpoznawania płodności kobiety nie jest tylko i wyłącznie jakimś zabiegiem technicznym. To jest w gruncie rzeczy właśnie działanie, które zmierza do tego, żeby właśnie odczytać ten Boży zamysł. I co było takie niezwykle trudne w tym okresie przedsoborowym? Błąd biologizmu, naturalizmu, gdzie rzeczywiście próbowano sprowadzać pewne zewnętrzne obserwacje dotyczące właśnie wymiaru ludzkiej seksualności do norm etycznych. Co pokazuje to ujęcie personalistyczne? Tam pojawia się takie zagadnienie jak doświadczenie, to znaczy człowiek nie jest wezwany do tego, żeby tak jak komputer realizować pewien algorytm, ale człowiek w tym swoim doświadczeniu ma angażować swoją rozumność i swoją wolność. To znaczy, widząc tą prawdę wpisaną przez Stwórcę, on ma ją odczytać, ma ją realizować. Ja na wykładach czasami odwołuję się do takiego obrazu, że jest artysta, tworzy jakieś dzieło, może to być obraz, który namaluje. I dla nas na pierwszy rzut oka, kiedy podejdziemy do tego obrazu, kiedy będziemy się mu przyglądać, kiedy będziemy go dotykać, to będzie tak naprawdę przestrzeń, gdzie spotkamy wiele różnych odczynników, wiele kolorów. Te kolory, one nałożone są różnie, różna grubość, ale kiedy człowiek zrobi krok do tyłu,
swoje zmysły, zaangażuje swoją osobę wtedy, właśnie w tym dziele artysty, on potrafi odczytać jego zamysł. I tak samo jest, myślę, z ludzką cielesnością, z ludzką seksualnością. Jeżeli rzeczywiście, mówiąc tutaj o tym zaangażowaniu małżonków jako współpracowników Boga Stwórcy, my dostrzeżemy ich zaangażowanie osobowe, to nie będzie tylko i wyłącznie, powiedzmy, jakieś proste realizowanie jakichś nakazów, zakazów, ale to będzie realizowanie dobra konkretnej osoby. A tak naprawdę w życiu małżeńskim to będzie droga ku świętości, dlatego że właśnie kiedy ja chcę tego dobra drugiego, to pomaga mu wzrastać. I to jest niesamowite. Coś, co też wydaje mi się dzisiaj wymaga takiego mocnego dowartościowania komunii, czyli dowartościowania komunii małżeńskiej. Że małżeństwo to nie jest jakiś kontrakt. Często przychodzą do nas młodzi ludzie na kursy, katechezy przed małżeństwem. I oni w wielu sytuacjach traktują małżeństwo jako takie usankcjonowanie pewnych zachowań. Absolutnie tak to wygląda, dlatego że w tym momencie no to małżeństwo, czym ono się różni? Małżeństwo sakramentalne, tak widziane od jakiegokolwiek innego, powiedzmy, związku niesakramentalnego. Widzimy, że tutaj istotną, ważną rzeczą jest to, żeby od samego początku traktować życie małżeńskie jako właśnie powołanie, jako wezwanie do czegoś, co określane jest również przymierzem. Czyli z jednej strony mamy osobę małżonków, ale z drugiej strony mamy osobę Pana Boga. I chociaż człowiek czasami, właśnie poprzez swoją grzeszność, też w kontekście encykliki Humanae Vitae, myślę, warto to dowartościować. Encyklika Humanae Vitae nie jest adresowana do ludzi doskonałych. Ona jest adresowana do małżonków, którzy na tej swojej drodze, i to wybrzmiało w tym pierwszym punkcie Humanae Vitae, który przeczytałem, napotykają różnego rodzaju trudności, napotykają różnego rodzaju wyzwania, ale właśnie jakieś takie świadome dostrzeżenie tego pozwala im wzrastać. I oni wtedy, właśnie w tej wspólnocie małżeńskiej, stają się dla siebie wsparciem. Dlatego też, mówiąc, dotykając tego problemu właśnie współpracy z Bogiem Stwórcą, widzimy, jak wiele małżonkowie mają do zrobienia. Jak istotną rzeczą jest właśnie dostrzeżenie czegoś więcej niż tylko właśnie ten wymiar czasami stricte zewnętrzny, cielesny. Ksiądz, słowa przymierze. Małżonkowie w sakramencie małżeństwa zawierają przymierze z Bogiem. I on jest wierny zawsze temu przymierzu. No, ze strony małżonków to czasami różnie bywa, ale Bóg jest zawsze wierny. Wobec tego możemy zawsze wołać do dawcy przymierza o pomoc, o wsparcie, o ratunek, że sobie nie dajemy rady. I sakrament małżeństwa właśnie też między innymi w jakiś sposób nam zapewnia, gwarantuje pomoc Stwórcy, bo nie żyjemy na kociołapę, tylko wzięliśmy Boga za dawcę przymierza naszego małżeńskiego. Dlatego to jest tak ważne, żeby to, co się dzieje przy zawieraniu związku małżeńskiego, wypowiedzenie tej przysięgi małżeńskiej, że to nie jest jakiś jednorazowy epizod, tylko to jest początek drogi, początek naszej drogi, która może być wspaniałą drogą. Ksiądz mówi do świętości, no ktoś się może przestraszyć do świętości. Ja nie chcę tutaj być jakimś cierpiętnikiem. Nie, po prostu do nieba, no a różne są drogi. W różny sposób oczywiście krzyż każdy jakiś dostanie, bo nie ma tak, żeby bez krzyża dostać się do nieba. Czyli te wszystkie przeciwności losu na pewno się pojawią, ale o ileż łatwiej je znieść, jeżeli wspólnie je niesiemy jako małżonkowie, prosząc Boga, dawcę przymierza, o wsparcie, o pomoc. No, nie dajemy rady, no widzisz, Boże, co się dzieje, no kłócimy się, a przecież chcemy się kochać. No pomóż nam. Tak, ja
też zwracam uwagę na właśnie tą sakramentalność małżeństwa. Bardzo często małżonkowie zapominają o tym. Pan użył tutaj takiego sformułowania, że możemy wołać, upominać się u Pana Boga o pewną pomoc. Ja powiem, że ta pomoc ona ciągle jest, dlatego że ten sakrament on w pewnym momencie zostaje powierzony. Ale się kochać Boże nasz. Ten sakrament, obecność Chrystusa poprzez Adiabę. Życia małżonka. Chrystus obecny jest w więzi małżeńskiej. Nie może być bardziej ściśle zjednoczony właśnie z małżonkami niż jest. To jest taka pełnia, którą On ofiaruje człowiekowi. Gdzie jest problem? Że człowiek czasami zamyka na tą obecność Jezusa swoje oczy. Albo po prostu chce działać po swojemu. I świecie szczególnie borykają się z różnego rodzaju trudnościami. I te trudności rozpoczynają się trzy lata po ślubie, gdzie rzeczywiście często podejmują tą decyzję, no właśnie, że chcą się rozejść, że nie widzą już sposobu na to, żeby zaradzić pewną trudnością. Myślę, że w takim momencie trzeba ich przekonać do tego, że popatrzcie szerzej, nie jesteście z tym sami. Ważną rolę, i na to zwraca uwagę papież Franciszek, ma tutaj nasze towarzyszenie. Towarzyszenie, które właśnie wspólnota Kościoła ma ciągle przypominać, uświadamiać. W nami jest obecny nasz Pan. On jest obecny w waszym domowym Kościele. Ostatnio zeszły weekend mieliśmy rekolekcję dla doradców życia rodzinnego archidiecezji krakowskiej. Te rekolekcje odbyły się w Gosławicach, w klasztorze sióstr kanosjanek. To są te związane z osobą. W świecie jest. Mieliśmy wygłosiłem w domu, w którym narodziła się błogosławiona Karolina Kuskówna. I na co zwróciłem uwagę? Na obecność w tym domu tabernakulum. I postawiłem moim doradcom takie pytanie. Czy żyjecie, czy żyjemy tak, że za kilka lat ktoś w naszych domach będzie mógł postawić tabernakulum? Czy ja dzisiaj żyję tak, że jestem świadoma tej świętości, którą wniosłem w mój dom poprzez sakrament małżeństwa? I później w rozmowach, kiedy zrozumiał po rekolekcjach, jak próbowaliśmy wtedy książę to, że jedna tylko w świecie jest. Życia. My często tego nie zauważamy, że nie jesteśmy właśnie z tymi różnymi problemami, które, tak jak to Pan nazwał, krzyżami, trudnościami, sami. A my tego zauważyć nie możemy. Daj, da, 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 da. Bardzo pesymistyczną wizją, że człowiek jest grzeszny, że jest słaby, że niewiele potrafi. Natomiast co nam pokazuje święty Jan Paweł II, odsyłając nas do Ewangelii, że właśnie żyjemy w tajemnicy odkupienia. Chrystus nas odkupił. Chrystus jak gdyby dał nam nowe życie. I tutaj jest ta nasza siła. Właśnie w tajemnicy Jego zwycięstwa. To nie my zwyciężamy własną siłą, ale właśnie jednocząc swoje wysiłki, swoje działania właśnie z Nim, jesteśmy w stanie przejść nawet rzeczy najbardziej trudne. I świadectwa wielu małżeństw, które czasami były na rozdrożu tego swojego życia małżeńskiego, pokazuje, że jest to możliwe. Czy na tym możemy skończyć? Czy jeszcze ksiądz chciał coś powiedzieć, bo już powinniśmy słuchać? Może w trakcie tych pytań, dyskusji
pewne rzeczy będą jeszcze wychodziły, bardzo chętnie jakoś rozwinę. Naszym gościem jest dr Paweł Gałuszka. Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami, ze studiem, dla słuchaczy z Polski Północnej. Telefon 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 500. W świecie, gdzie nikt nie kocha, na zawsze ktoś podobał sam. Na Facebooku pod adresem audycje dla małżonków i rodziców jest już nasze zdjęcie. To zdjęcie można również pisać pytania, komentarze. Serdecznie zapraszamy. Serdecznie zapraszamy dziś. Rodziców. Dzisiejszy temat: małżonkowie współpracownikami stwórcy. Nasz gość, ksiądz dr Paweł Gałuszka. Słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże, Krzysztof Szczecina. Szczęść Boże, panie Krzysztofie. Dobry wieczór. Ja chciałem właśnie nawiązać do tej audycji. Jestem mężem, ojcem dwójka dzieci. Od 2006 roku jestem w związku małżeńskim. I po prostu chciałbym powiedzieć, że jest straszny atak na rodzinę, na małżeństwa. Telewizja, ta nasza polskojęzyczna, wiadomo, żona nie jest ani polska, tylko w zachodnich rękach, rozbija małżeństwa, rozbija te rodziny i to jest coś strasznego w dzisiejszych czasach, żeby po prostu zdrowo żyć w małżeństwie, dobrze wychować dzieci, to naprawdę to jest niesamowita walka, którą musimy wszyscy podjąć, bo jestem dosyć młodym ojcem, ale dookoła mnie, tak jak mówię, pełną mam znajomych, to praktycznie na 10 małżeństw to jest 8 rozwodów, po 3-5 latach rozwodzą się, ale to jest związane z tym, że i pornografia, i taka luźne podejście do życia, promowane cały czas przez te polskojęzyczne media, one robią niesamowitą robotę, można powiedzieć, dla diabła, tak? Jak ja to określam, bo panie Krzysztofie, na polską rodzinę. Panie Krzysztofie, no to sytuacja taka jest, a proszę powiedzieć, co pan, chociaż jest jeszcze młodym małżonkiem, co pan robi, żeby nie dopuścić do takiej degradacji swojego małżeństwa? Wzoruję się na własnych rodzinach, na własnej rodzinie. No wiadomo, próbuję trzymać tą więź z Panem Bogiem, chociaż to jest trudne w tych czasach naprawdę, ale staram się, tak? No, staram się po prostu żyć w tym małżeństwie, wykonywać swoje dobrze obowiązki jako rodzic, jako mam współmarzony, tak? To jest właśnie taka moja walka z tym całym złem na dzień dzisiejszy. Dlatego mówię, ale to jest bardzo ciężkie, bo jestem młodym człowiekiem, młodym małżeństwem. Tak gdzieś już było, ale on jest młody. Ale miejmy nadzieję, przecież pan nie wątpię, że buduje dobro. Buduje pan dobro. Niech pan powie, jak pan te dobro buduje. No bo że jest pełno zła, to wiadomo. Ale naszym zadaniem rodziców, małżonków jest budowanie dobra. Modlicie się razem, państwo? Staramy się modlić, staramy się chodzić do kościoła, dzieci wychowywać po Bożemu, jak to się mówi, tak, kolokwialnie. I patriotycznie oczywiście, bo to jest też bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żeby chować dzieci patriotycznie z nauczaniem kościoła, powiedzmy Pana Boga, tak? Staram się stosować te 10 przykazań. 10 prostych przykazań, jak to mówię, Boże, tak? To są podstawowe takie zasady, w jakich powinien człowiek współżyć i odnosić się do drugiego człowieka, czyli nie robić krzywdy, nie kraść, nie cudzołożyć, tak? To moim zdaniem jest taka właśnie podstawowa broń. Broń na dzisiejsze czasy, zwykłe przykazania Boże stosować. Panie Krzysztofie, ja bym też zwrócił uwagę na jeszcze jedną taką kwestię. Dzisiaj problemem jest taki szalejący indywidualizm, to znaczy często właśnie ci małżonkowie, te rodziny zamykają się i wydaje mi się, że też taką pomocą w przeciwstawianiu się temu, co pan mówi, atakowi na rodzinę, jest życie wspólnotowe, to znaczy umiejętność dostrzeżenia małżonka czy dostrzeżenia rodziny, która przeżywa trudność. My dość często zamykamy się w takim swoim świecie, nie interesując się drugim. Taka kultura, taki świat, ale jako
chrześcijanie właśnie powinniśmy wychodzić poza ten obszar takiego tylko i wyłącznie naszego świata. I wydaje mi się, że tutaj dzisiaj jest też taka ogromna szansa, żeby rzeczywiście w jakiś sposób wrócić do pewnych takich form życia wspólnotowego i myślę tutaj ogromna rola też dla naszego zaangażowania się w życie parafialne, w życie kościelne, żeby nie tylko i wyłącznie jak gdyby sprowadzać wszystko do naszych sił, naszych możliwości, ale dostrzec tą obecność Boga we wspólnocie Kościoła. To w jakiś sposób podpowiadam i myślę, że też jest jakąś taką szansą, żeby wyjść naprzeciw temu wszystkiemu, co dzisiaj uderza w rodzinę. Dziękuję bardzo Panie Krzysztofie. Słuchamy Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Chrystus, Maria zawsze i Lubica. Teraz i zawsze. Wanda z Krakowa. Witamy Panią Wando. Ja chciałam powiedzieć o takim problemie, znaczy to problem jest od zawsze prawie, jak od kiedy się mówi o aborcji. Nie mówi się, albo się bardzo mało mówi, o problemie zatrzymania w rozwoju życia tych dzieci, które są na przykład zamrażane. I prawo się zajmuje zbrodnią, prawda, aborcji. Natomiast nie wiem, czy to nie ma pewnej jakby luki prawnej, żeby się zająć sprawą właśnie przymusowego, no, czy odbierania, zatrzymywania, bo wiadomo, że ni za nie kwiat, ani człowiek nie zatrzymuje się w rozwoju, stale się cechą życia jest ten rozwój. I jeżeli właśnie te dzieci są w jakiś sposób maltretowane, wypoczęte, zamrożone, są po prostu w jakiś sposób, no, znęcanie się nad nimi. I chodzi, korzystając z obecności księdza Pawła, chciałabym ten problem jeszcze jakoś tak, żeby na światło dzienne wyszedł i żeby się osoby odpowiednie tym zajęły, prawnicy, oczywiście przede wszystkim teologowie i władze duchowne, żeby się tym problemem zajęły, bo wydaje mi się, że to jest też zbrodnia, należy to chyba zaliczyć do nie mniejszej zbrodni jak odbieranie życia. No to mniej więcej o to by mi chodziło. Tak jest, Pani Wando. Przy procedurze in vitro zawsze, no w pewnym sensie tak to się nazywa, wytwarza się więcej zarodków, więcej dzieci powołuje się. O wiele więcej. Wybiera się te lepsze, które potem wchodzą w rachubę do implantacji. A jaki jest los tych biedaków, które też nie wiadomo, czy one są na tym świecie, czy no już jedną nogą jakby na tamtym świecie. No i w ogóle no, losem... Ile tych komórek jajowych kobiecie pobierają? Przecież nie jedną, nie dwie, dużo więcej. Ale i już chodzi o zapłodnione, prawda? A potem się je oczywiście zapłodnia. Jak zapłodnia, to już jest człowiek. To już jest człowiek. To sobie musimy uświadomić. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Wanda. Chciałbym tutaj w kontekście też tej wypowiedzi zwrócić uwagę. Fabrykę z siebie robią, że to już jest człowiek, a to jeszcze nie. Że to już jest człowiek. Zawsze jest człowiek. To kwestie prokreacji poza wymiarem więzi małżeńskiej, poza aktem małżeńskim. I tutaj no właśnie nie ma tego podłoża ludzkiej miłości, tego właśnie dawania się w pełni małżonków, otwieraniu na dar i też przyjmowaniu tego daru. To wszystko w jakiś sposób no jest zawężone. To wszystko no właśnie poprzez właśnie tą procedurę zostaje okaleczone. I tutaj co do, myślę, wypowiedzi Kościoła, ona jest bardzo jasna. To, co powiedziałem, ludzkie życie jest święte od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. I rzeczywiście te nasze działania, też myślę, jako wspólnoty Kościoła, powinny iść w tym kierunku i rzeczywiście jest masa tych ruchów pro-life, które to widzą, które to dostrzegają. W środowisku krakowskim ostatnio żegnaliśmy pana doktora inżyniera Antoniego Ziębę. Było mi dane w ostatnich latach współpracować, w ostatnich miesiącach współpracować z nim. I to był człowiek niezwykły, z tego względu, że on upominał się właśnie o los
najmniejszych. Jak to zostało powiedziane przez księdza arcybiskupa podczas pogrzebu inżyniera, właśnie był głosem tych, którzy głosu jeszcze nie mieli. I to jest oczywiście ten kierunek, w którym musimy iść. I myślę tutaj przede wszystkim edukacja, uświadamianie. Bo w wielu sytuacjach współczesny człowiek nie wie o tym całym złu, które właśnie w kontekście tej decyzji się pojawia. Tak, tym bardziej, że zupełnie nie wiemy, co się dzieje z tymi już zarodkami, które nie są implantowane do macicy, tylko są różne podejrzenia odnośnie różnych firm farmaceutycznych czy kosmetycznych, bo wykorzystuje się embriony ludzkie, czyli dzieci, we wczesnej fazie rozwoju jako tkanki, które są wykorzystane potem zupełnie merkantylnie. No po prostu to jest straszne. To jest straszne, jak nieświadomość tych rodziców, którzy dają swój materiał genetyczny, bo tego człowiek nie potrafi wyprodukować komórki jajowej czy plemnika, nie potrafi, musi wziąć to, co Pan Bóg stworzył. I potem co z tym się robi? Już nie mówię o różnych próbach w niektórych krajach odnośnie hybryd i tak dalej. Jak można swoje dziecko wskazywać na tego rodzaju los? Słuchamy Radio Maryja. Halo? Słuchamy. Kogo witamy na antenie? Szczęść Boże. Szczęść. Marek, przepraszam. Witamy Panie Marku. Ja jestem ojcem czwórki dzieci. To taki temat dosyć ciekawy. Księże, doktorze, moja 15-20 lat już jest po zawarciu Związku Małżeńskiego, czwórkę dzieci ma. Jak można, tak się starał, że tak powiem, nie najlepiej, nie najgorzej, że tak powiem, jakoś to wychodziło różnie. Niestety w ostatnich latach to całkiem nie wychodzi. Tu takie może też porady bym szukał, słowa może jakiegoś dobrego czy kierunku. Okazało się, jak, co robić, jeżeli jeden małżonek jest uzależniony od alkoholu, tym bardziej, jeśli jeszcze wszystkie urzędy bronią, no ja tu walczę z tym dosyć sporo, bronią tej osoby, walka jest ze mną. No tym bardziej muszę zasmucająco też powiedzieć, że zostałem się do kościoła, do kurii, niestety też nie dostałem tam jakoś pomocy, nie wiem, jakieś uprzedzenie było. No czekam na zmiłowanie boskie, pogodziłem się może nie do końca, wola nieba, z nią się zgadzać trzeba. No niestety nie wyszło, nie dostałem też pomocy. No nie dostałem sporo, ja pochodzę z małego miasteczka. Niestety, szukałem tych słów duchownych, osób odpowiedzialnych w kurii od spraw rodziny, to też zakonnika jedynego, jeden pomógł, drugi znowu nie pomógł. Warto w skrócie wypowiedzieć, no jest sytuacja bardzo niedobra. Może jeszcze przedmówca mówił o tych rozwodach, tu się jeszcze przyczyniają polskie sądownictwo, co my wiemy. Na cały czas nie mam problem z tym. No, nie można walczyć z alkoholizmem. Mówi się, są slogany, rok jakieś tam walki z alkoholizmem. To jest taka dla mnie, to jest bajka. Tak to w skrócie. Chciałbym jakieś słowo z księdza doktora. Czy pociechy? Pociechy? No nie, pociechy trudno, pogodziłem się. Wola nieba, jak co to wyjdzie. Pytałem, jak można żyć, prowadzić rodzinę ze sobą, uzależnioną tym bardziej, że wszyscy. No prawie wszyscy, jeden tylko człowiek, specjalista, terapeuta, cały czas pomagał, prowadził. Niestety sam nic nie mógł, jeśli ludzie też kościoła, czy sądy, czy inne, to tylko chyba trzeba czekać na zmiłowanie boskie, tak, Karol? Tak, panie Marku, ale żyjecie pod jednym dachem cały czas.
Niestety nie, no bo powiedziałem, że to jest sytuacja w walce, sądy są, zostałem wygoniony, oskarżony, dzieci miałem z talentami, sądy mam, dzisiaj znowu dostałem z prokuratury, że to ciekawostka, jakiś tam paragraf, że pomawiam żonę czy coś, no tak jak chodzi, no jeszcze do tej pory jakieś mam siły, chyba pan Bóg daje, do walki z alkoholizmem, że ja tu chodzę, że nazywam żonę alkoholiczką, jakieś tak jest. No, mówię, to jest jakaś taka tragedia. No nie dla mnie, nie dla mnie, ale to ja już od 3 lat nie jestem, zostałem wygoniony, broniłem się. Nie, policja. No osoby, gdyby to zrobiły dokumentnie, nie wiadomo, co to jeszcze dzisiaj kończę jakieś pisma. To krzywola nieba. To tak to się. Tak, panie Marku. Czwórka dzieci na zmarnowanie poszła. Były z talentami, trzecie miejsce w Polsce, w skrzypcach, to wiolonczeli, córka. To nic nie zostało już z tego. Nic nie zostało. Szkoła, policja nie połapała. Broniła, policja przyjeżdżała, była pod wpływem żona, mnie wyjechała, ale w domu mam te nagrania. No, to jest ciekawe, jak to jest możliwe. Jak to jest możliwe. Wprost nie do wiary, panie Marku. Dobrze, ja bym może by nie do wiary nawet notale. Panie Marku, Dobrze, panie Marku, wystarczy, bo no, my tutaj nie jesteśmy specjalistami od takich spraw, to nie, ksiądz nie jest prawnikiem, ale posłuchajmy, co nam ksiądz powie, dobrze? Dobrze, dziękujemy, panie Marku. Dziękujemy, panie Marku, z panem Bogiem. Dla państwa wszystkiego dobrego. Zapłać się. Panie Marku, no, żeby drugiemu człowiekowi móc pomóc, rzeczywiście no, musi być ta gotowość, żeby tą pomoc przyjąć. I zawsze właśnie czymś, co jest najtrudniejsze, no to jest kwestia tej wolności, która jest wielkim błogosławieństwem, ale też w wielu sytuacjach jest wielkim przekleństwem. Dlatego też oczywiście mamy świadomość tego, że alkoholizm jest chorobą i z tego, co pan też powiedział, robił wszystko, żeby w jakiś sposób wyprowadzić tą drugą osobę, pomóc jej. No ale są takie momenty, kiedy rzeczywiście te nasze dobre chęci, to piękne zaangażowanie w jakiś sposób napotyka na odrzucenie. Myślę, że nie zniechęcać się, szukać różnego rodzaju sposobów do tego, żeby właśnie na ile to jest możliwe pomóc, być tym wsparciem, być tym świadkiem do samego końca. Słuchamy Radio Maryja. Witam, szczęść Boże. Szczęść Boże. Tak połączyłam się zupełnie spontanicznie. A kogo witamy? Mnie do radia. A kogo witamy? Ale tutaj słuchałam tej Andrzej. A może pani się nam przedstawić imię swoje? Tak, Kinga, to okolica Ośmo Mazowieckiego. I chciałam powiedzieć właśnie, jak ważna jest modlitwa i życiu małżeństwa. Ja jestem 3 lata w małżeństwie i powiem szczerze, to nie były dobre 3 lata. Właściwie zaczęliśmy bez Boga, no bo wszystko z kościelem oczywiście, bo tak byliśmy wychowani w takiej wierze, ale to było bardziej chyba podejście tradycja, biały ślub, piękna oprawa. Natomiast no, tego Boga brakowało i powiem szczerze, że bez Boga się nic nie zbuduje, bo już byliśmy w takim patowym miejscu, gdzie były i narkotyki, moszy, romantyki, no różne rzeczy się działy na pracy, ja też nie byłam w tym wszystkim najbardziej to zdarzało się bardzo, bardzo dużo złych sytuacji. Myśleliśmy o dzieciach, była tylko myślę pieniądza, bo pomnażanie dóbr takich materialnych, to jedynym sensem było, ale gdy pojawił się jakiś mały problem, bo dzieci awantury, już były myśli o rozwodzie, ale i mówię w takim wielkim dole, zaczęłam się modlić. I może wiele młodych mężczyzn nie wierzą, może się tego śmiać. Mam nadzieję, że do kogoś to przemówi, ale to działa. I wiara, różanie, naprawdę, to nas wyprowadziło. Pojechaliśmy na pielgrzymkę do Medjugorje i tam się zaczęło. Mój mąż wziął różanie 1 raz w rękę. Zaczęliśmy się razem modlić. Po prostu zaczął rozumieć, co się, co złego się działo, jak zły dział w naszym życiu.
I też mam jakąś taką pretensję, że za mało nieraz może w kościele mówi się o tym złym, jak atakuje właśnie małżeństwa. Żeby mówić bezpośrednio, jak diabeł działa przez duchy narkomanii, przez te złe rzeczy, bo po prostu mało się chyba straszy. Czasami gdzieś, jak dopiero strach działa na człowieka, na małżeństwo, to zwraca się do Boga. Tylko można by tego wszystkiego uniknąć. Ja bardzo się cieszę, że gdzieś mi to otworzyło oczy. Trafiłam na jakąś tam osobę, która gdzieś wystarczyła, że powiedziała słowo, które gdzieś tam później zakiełkowało. I potrafiłam znaleźć to pomoc Bogu, w różańcu. Naprawdę, no nie wiem, co mogę więcej powiedzieć, to jest tak wszystko dla mnie emocjonujące. Pani Kingo, ja dziękuję za to piękne świadectwo. Myślę, że to jest ważne świadectwo dla Pani, ale też ważne dla wielu naszych słuchaczy. Rzeczywiście ta współpraca z Bogiem Stwórcą, o której dzisiaj próbujemy powiedzieć, ona dokonuje się w tej płaszczyźnie wiary i tutaj rzeczywiście wydaje mi się to, co Państwo doświadczyli, doświadczają, to jest ogromna łaska i rzeczywiście w tym życiu małżeńskim, w życiu rodzinnym sami jakoś powinniśmy dążyć do tego, żeby chcieć właśnie budować na Panu Bogu ta więź małżeńska, o której powiedziałem, więź sakramentalna. Człowiek wyzwany jest do tego, żeby to rozwijać. W Krakowie podjęliśmy taki projekt Pierwsze Piątki Małżonków. Na początku rzeczywiście tych małżonków było mało, ale dostrzegamy właśnie w sanktuarium świętego Jana Pawła II, gdzie te pierwsze piątki małżonków się dokonują z miesiąca na miesiąc, jest więcej, dlatego że człowiek czasami przypadkowo przyjeżdża zobaczyć sanktuarium, trafia na mszę świętą, doświadcza mocy modlitwy, doświadcza czasami spowiedzi tam po latach i odkrywa, co jest najbardziej istotne. Przykre czasami jest to, że ludzie uświadamiają sobie to w momencie, kiedy już małżeństwo jest rozbite, jest rozwód, czasami jest szereg różnych trudności, które uniemożliwiają powrót do tego, żeby żyć razem. Także myślę, mamy tutaj bardzo za co dziękować w sytuacji tej, o której Pani powiedziała. Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja. Sześć Boże, Jezus Konrad z Lubelszczyzny. Witamy Pana, Konradzie. Chciałbym powiedzieć o swoim życiu. Jestem po rozwodzie w 2007 roku. Próbowałem 4 razy się zejść z żoną, mam 2 pięknych dzieci. No tak się skończyło, że w Wigilię miałem wyznaczony tak maksymalny czas, żeby przyjechać do swoich rodziców, podzielić się opłatkiem i wrócić. No oczywiście nie zdążyłem. Już drzwi były zamknięte, to się dla osoby, że tak powiem, zostawia talerzyk, która by zapukała te drzwi, w Wigilię zostałem wrzucony na piec od rodziców mojej byłej żony. No oczywiście moja była teściowa bardzo bieżąca, księdza po nogach całuje do tej pory i uważam to za krzyż takiej otuchy. Oczywiście złożyłem o unieważnienie Związku Małżeńskiego wszyscy psychologowie, świadkowie, komisja składająca się z 3 sędziów, że tak nazwę, ojców, księży, którzy siedzieli w tej komisji, było za, 2 było za tak, a 3, a może im się uda. No bardzo dużo pieniążków to wsadziłem, bo badania, bo to wszystko, płacę oczywiście sumiennie alimenty, ale chciałem powiedzieć, że to jest taki krzyż Boży na przyszłość, bo tak jak ten Pan mówił, że tam żona wpadła w alkoholizm, jak sama nie będzie chciała się z tego ratować, on nic z tego nie zrobi, jedynie może się modlić. A ja od 2007 roku byłem sam do 11, to za fajną dziewczynę, kobietę. Jesteśmy w związku partnerskim, mamy dziecko i podejmę drugi raz tę kawicę, żeby złożyć o ponowne unieważnienie. Tylko teraz napiszę z powodu, że mam po prostu dziecko i po prostu chcę tworzyć nowy związek małżeński. I tutaj w ramach takiej jasności myślę, trzeba doprecyzować, że nie ma czegoś takiego jak unieważnienie małżeństwa. Ważne zawarte małżeństwo, ono nigdy nie może zostać rozwiązane. Także w Kościele jest ten proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa. To znaczy, sformułowanie. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, myślę, że tutaj
Też no, trzeba mieć zaufanie do sądu kościelnego. To też nie jest wszystko tak... Przepraszam, że się wtrącę. Ślub był zawierany pod presją 7 miesiąca ciąży. No pewnie, to nie jest powód. Także ja myślę, że oczywiście tutaj, jeżeli te wątpliwości są, to trzeba z nimi wyjść i tutaj tą rzecz zwrócić się i w jakiś sposób to powierzyć sądowi kościelnemu, ale też mamy na uwadze gdyby tą troskę Kościoła, że Kościół tutaj stoi po stronie właśnie nierozerwalności i często właśnie jest to tak, że te rzeczy nie są tak do końca. Przez nas często subiektywnie wydają się być klarowne, jasne, ale tutaj też musimy zaufać Kościołowi właśnie w tym temacie, w tym względzie. No dobrze, proszę księdza, bo tak, ja tak, że tak powiem, może jeszcze do tego wszystkiego nie dojrzałem, ale tak, my byliśmy młodzi, bo na pierwszym roku studiów to mieliśmy 20 lat, była ciąża, była wielka presja od pani młodej rodziców, żeby wziąć mi ślub, bo moi rodzice to tak, czy chcesz to bierz, nie chcesz to nie bierz, to była wielka presja, że nawet się nie mogliśmy pokazywać tam u jej rodziców, dopóki ślubu nie weźmiemy. No i psychologowie stwierdzili, bo było trzech psychologów, że jest niedojrzali emocjonalnie byliśmy do tego związku. Była ciąża. Ja mówię jasno, że ja wiem, że pod presją mojej byłej żony, rodziców, że po prostu muszę z nią się wyjść, no wziąć ślub z nią, no bo jest dziecko i tak dalej. No to nie jest to przesłanka do... rozwiązania tego związku małżeńskiego. Panie Konradzie, my nie jesteśmy sądem biskupim. To jest Radio Maria. No, właśnie zdanie, bo tak, to słucham Radio Maria, więcej słucham Radio Plus, ale tak jak na Radio Plus też mi się tam nie podoba, to przyrzucę na Radio Maria. No i ja mam samochodem, właśnie jadę, wracając do domu, włączyłem to audycję i tak mówię, no takie mam mieszane uczucie po prostu, bo rękawice podajmy, jeszcze raz włożę wniosek o sprawdzenie tego wszystkiego, ale po prostu księdze zdanie chciałbym usłyszeć, bo może ja nie mam racji, może ten związek tak jest sakramentalny, jest sprawny, jest i tak dalej, ale no mówię, no coraz częściej tak myślę, że po prostu no zapowinąłem się tym związkiem, tak? Że ten związek powinien być sprawdzony, dlaczego młodzi są związkowi. Duży był brzuch, była duża ciąża i presja z tamtej strony, tak? Ksiądz wiedział, że jest ciąża, ksiądz wiedział, że tak powiem, bo przy sprawie cywilnej, przy rozwodzie cywilnym potrzebowałem doświadczenia i on wiedział, mówi, ja wiedziałem, że to tak skończy. I mimo woli dał ten związek i tak dalej. Znaczy ja myślę, że tutaj wnioskiem jest to dobrym, to co pan powiedział. Proszę jeszcze raz spróbować dać to pod rozwagę sądu i sąd tutaj ma tą przestrzeń do tego, żeby wypowiedzieć się w tej kwestii konkretnej. Więcej to tutaj nie możemy nic ze studia zrobić dla pana. Słuchamy Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Maria z Warszawy, serdecznie witam. Witamy, panów, jestem po prostu, zadzwoniłam, bo jestem jako kobieta. Zbulwersowana tym głosem. Bardzo przepraszam księdzu, profesorowi i panu, być może nie wypada tam łajać tego pana, ale ja dzwoniłam nie po to, żeby łajać, ale żeby uświadomić, że jak można, jeżeli ten pan był może nie dojrzały, ale już miał chyba pełnoletni, bo był na pierwszym roku studiów, no to co chciał się z tą panią, z tą dziewczyną, która też była nie dojrzała zabawić po prostu, bo nie bardzo rozumiem, ten głos mnie zbulwersował, bo sama w młodości miałam pewne doświadczenie takie z niedojrzałością człowieka, którego jedynego kochałam, ale nie chcę o tym mówić. Natomiast był taki film Miasto Kobiet Fellini'ego i tam jedna kobieta powiedziała, wszystko zależy od mężczyzny, tego pierwszego, który albo uświęci kobietę, albo ją po prostu pognębi, ponieważ nawet niedojrzały mężczyzna, to nie trzeba być dojrzałym, jeżeli człowiek z tą, gdyby się współżycie na przykład z tą dziewczyną, ona chyba kochała i to była pierwsza, jak można podejmować, że był duży brzuch
i że ona, no nie, taki pan jest roszczeniowy, ja do tego pana to mówię, proszę popatrzeć na nas kobiety. Ja nie jestem feministką, tylko zawsze liczyłam na to, że mężczyzna to jest nawet młody. W czasie powstania żeniono się i to wyjątkowo dojrzali 17-18-latkowie, bo musieli dojrzeć wcześniej, a zasłanianie się